Wróćmy do zakładu zamkniętego. Centrum Monitoringu to serce więzienia. Tutaj widać każdą jego część. Wszystkie korytarze, wszystkie oddziały, cały teren na zewnątrz. Tutaj trafia obraz z 250 kamer bez przerwy obserwujących więzienie. Jest godzina 9:30. Obserwujemy cały teren, wygrodzenie zewnętrzne, mur zewnętrzny, korytarze. Cele monitorowane, osadzonych, jakichś szczególnie chronionych czy medialnych, prawda? Wszystko, całe życie w kryminale. Telefony prawie nie milkną. To jest to miejsce, do którego spływają wszystkie informacje. Spływają albo tutaj na centrum, albo na dół na wartownię, albo do dowódcy, albo do zastępcy. Także no, my jesteśmy pierwszymi osobami decyzyjnymi, które dowiadujemy się, no i dalej kroki czynimy, tak? Mamy stację bazową, mogę się przez stację bazową kontaktować z każdym jednym funkcjonariuszem wyposażonym w środek łączności, w radio przenośne. Przyciskam przycisk, no i wywołuję sobie funkcjonariusza po numerze, bo każde stanowisko ma przypisany jakiś numer radia, prawda? Także my, znając te radia, po numerze radia krzyknę, no i on mi odpowie i wiemy, gdzie jest, co robi, możemy się szybko skontaktować. Swój agregat mamy, jeżeli cokolwiek by się wydarzyło z zasilaniem z zewnątrz, od razu automatycznie jest przełączane na nasze zasilanie, załącza się agregat, no i nie ma prawa nic nam zgasnąć, prawda? Musimy cały czas mieć podgląd na słuch. Mamy alarm na płotowie, jeżeli jakiś czujnik się załączy, także no już musimy reagować, co się dzieje. Może być to, nie wiem, no ptak, czy nawet jakaś tam reklamówka, którą wiatr porwał, no ale już system się uruchamia, prawda, no i musimy reagować. Centrum słucham. Dobrze, dziękuję, przyjąłem. Będą wchodzić na pas ochrony, także ja też muszę mieć informacje. Zakładana jest nowa siatka koncertina, w związku z tym, że mamy czujki na wygrodzeniu wewnętrznym. Także no ja muszę o tym wiedzieć, dlaczego i z jakiego powodu załącza mi się alarm. To funkcjonariusz, który wchodzi tam z tymi pracownikami, powiadamia mnie. Widać na tej kamerze, weszli na pas ochronny i od razu jest reakcja, bo kamera jest z czujką, człowiek jest w tym terenie monitorowanym i od razu kamera ściągnęła, że jakiś ruch jest wykryty. I ja mam sterowanie bramy. Powiadomił mnie wcześniej telefonicznie, że będzie przechodził z sezonami, żebym wiedział, kto to jest, prawda? Chociaż mogę sobie kamerą przybliżyć. Dowódca może zdalnie otworzyć bramę i wpuścić tę grupę. Tym razem to fałszywy alarm, jednak nigdy nie można tracić czujności. Jednym z zadań strażników jest wypatrywanie prób nielegalnych kontaktów między więźniami oraz sprawdzanie, czy ktoś z zewnątrz nie próbuje czegoś przekazać. Zgodnie z porządkiem wewnętrznym nie mogą się kontaktować z innymi osadzonymi czy z osobami postronnymi znajdującymi się poza terenem. Czasami bliscy próbują skontaktować się z więźniami zza ogrodzenia. Były dziewczyny, które na przykład no, przyszły, nie wiem, do narzeczonego, no i wchodzą na budynek, na działkę, no i po prostu no, pokazują swoje wdzięki na przykład, tak? I wtedy my możemy reagować, upominać.